Dzień dobry. Pragnę Wam dzisiaj przedstawić, w jaki sposób można było rozwiązać zadania z egzaminu ósmoklasisty z matematyki, który odbył się 26 maja 2021 roku. Nie traćmy czasu na zbędne gadanie, przejdźmy do rzeczy. Przejdźmy do zadania pierwszego. W zadaniu pierwszym mamy taką to treść. Na diagramie słupkowym przedstawiono liczby medali zdobytych na 4-letnich Igrzyskach Olimpijskich przez reprezentację Polski. No spójrzcie teraz na ten wykres słupkowy. Tu tutaj w poszczególnych latach mamy pokazane na słupkach, ile zdobywaliśmy, zdobywała nasza polska reprezentacja tych medali. I tak, złotych mieliśmy w 2004 roku 3 sztuki. Srebrnych, mieliśmy 2 sztuki, brązowych 5. No i w 2008 złotych 4, srebrnych 5, no a brązowych były tylko 2. W 2012 roku mieliśmy 3 złote, 1 srebrny i 7 brązowych medali. Natomiast w 2016 roku nasza reprezentacja zdobyła 2 złote medale, 3 srebrne oraz 6 brązowych medali. No dobra, no i teraz to, co na pewno nas będzie interesowało, to jest to, ile tych medali łącznie, złotych, srebrnych oraz brązowych, mieliśmy, tak? Ile nasza reprezentacja zdobyła. No to sobie policzmy. Najpierw złotych. Były 3, później 4, 3 i 2. Łącznie to nam daje 7, 10, 12, 12 sztuk. Tak, złotych mieliśmy 12 sztuk na tych wszystkich 4 Igrzyskach Olimpijskich. Srebrnych teraz mieliśmy 2 i 5 to jest 7 i 1 to jest 8 i 3 to jest 11. 11 sztuk mieliśmy srebrnych na tych 4 Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast brązowych 5 i 2 to jest 7 i 7 to jest 14 i 6 to jest 20 sztuk. No dobra. Wiemy, że to jest było 20 sztuk. Wszystkich medali możemy od razu sobie zaznaczyć, że mieliśmy 40, tak? 43 sztuki. No dobra. 43 sztuki. Ok. No to nic więcej nie możemy odczytać z tego diagramu. Natomiast teraz przejdźmy do tego, co nas interesuje w tym zadaniu. Mamy teraz ocenić prawdziwość podanych zdań dotyczących medali zdobytych przez reprezentację Polski podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w latach 2004-2016, czyli to, co mieliśmy na diagramie powyżej. Mamy wybrać literkę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. No i zobaczcie, liczba zdobytych złotych medali stanowi więcej niż 1/3 liczby wszystkich zdobytych medali. No, wiemy, że wszystkich zdobytych medali było 43, o może w ten sposób, a złotych to było 12, więc będzie ułamek? To będzie oczywiście 12 43, tak? Taki to będzie ułamek. No i teraz pytanie, czy będzie to więcej niż 1/3 wszystkich zdobytych medali? No, zobaczmy, czy to będzie więcej. Jeżeli byśmy sobie wzięli 1/3 z tych 43 medali, no to sobie liczmy, czy to by było więcej niż 12, tak? 12 43, czy to będzie większe niż 1/3? No, może byśmy musieli sobie sprowadzić do wspólnego mianownika. No, ja tutaj może w tym celu przesunę sobie tą 1/3 troszeczkę w prawo. No i sprawdźmy, doprowadzając do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem niech tutaj będzie 43 razy 3 w sumie. Czyli tak, tutaj zrobimy wszędzie sobie tutaj razy 3, licznik mianownik. Natomiast w drugim ułamku zrobimy sobie licznik mianownik razy 43. Po to, żebyśmy mieli taki sam licznik i mianownik. No i dobra. No i teraz, co zostajemy? Po lewej stronie
43 razy 3, nawet nie musimy tego mnożyć, niech będzie 43 razy 3, to jest nasz mianownik. No a nasz nowy licznik to będzie 12 razy 3, czyli 36. Natomiast w tym, że 1 trzecia, no to jak sobie rozszerzyliśmy, to mianownik też jest 43 razy 3, nad nim wymnażamy i 43 razy 1, czyli 43. No i widać z tego, że 1 trzecia wszystkich zdobytych medali to po prostu jest więcej niż to, co tak naprawdę zdobyliśmy, że 12 spośród 43 złotych medali spośród wszystkich innych, więc zaznaczamy w ten sposób. No a teraz jak mamy stwierdzić? Stwierdzamy dane zdanie, jak jest. Przesunąłem sobie to, co trzeba. Patrzymy. Liczba zdobytych złotych medali stanowi więcej niż 1 trzecią z liczby wszystkich zdobytych medali? No, niestety nie. To jest fałsz, bo stanowi mniej niż 1 trzecią wszystkich zdobytych medali, co zresztą pokazaliśmy przed chwilą. No i ostatnie, drugie zdanie. Podczas letnich igrzysk olimpijskich średnio zdobywano 3 złote medale. Skoro 3 złote medale, to zerknijcie. Zdobywano 3, 4, 3 i 2 złote medale. W sumie dostaliśmy 12, czyli 12 złotych medali. A te 12 złotych medali zdobywaliśmy przez 4 lata z rzędu, więc byśmy musieli te nasze 12 złotych medali podzielić przez 4. No i faktycznie otrzymujemy, że średnio zdobywaliśmy rocznie 3 złote medale. Więc faktycznie jest to tutaj prawda. W zadaniu drugim dane są cztery liczby x, y, t i u, zapisane za pomocą wyrażeń arytmetycznych. No i mam tutaj je wypisane. No i teraz, która z tych liczb jest największa? No, skoro mamy stwierdzić, która z tych liczb jest największa, to znaczy, że musimy najpierw policzyć wartości tych liczb. No to sobie liczmy. Najpierw policzymy wartość liczby x. X to było minus 62,5 dodać 30, tak? Ja zawsze będę tłumaczył w ten sposób, że sprawdzamy, czego jest więcej i o ile. Tak, najpierw mamy 62,5 minusy oraz 30 plusów. Czego jest więcej? Oczywiście jest minusów więcej, a o ile więcej? 32,5. No i stąd właśnie to pytanie, czego jest więcej o ile? Więcej jest minusów, a więcej o 32,5. No i tyle wynosi właśnie nasz x. Teraz spójrzmy sobie na y. W y mamy minusów 14,4 oraz jeszcze minusów mam dodatkowo 12,6, tak? Ponieważ wszystko czytamy wraz ze znakiem, który stoi przed daną liczbą. No skoro mamy same minusy, no to znak naszego wyniku również będzie ujemny. I mamy same minusy. I ile tych minusów? Łącznie tych minusów, jak tutaj widać, jest 27, więc nasz wynik to jest minus 27. No teraz liczba t. W liczbie t spójrzcie, że mamy minus 12 podzielone przez 3/10. Ja proponuję sobie zapisać to za pomocą kreski ołówkowej. Mamy minus 12 podzielone przez 3/10. Nikt tak nie lubi sobie dzielić, zatem weźmy sobie, rozszerzmy licznik, mianownik, tak żebyśmy nigdzie nie mieli tego ułamka dziesiętnego, tak jak to mieliśmy w mianowniku. Zatem rozszerzmy sobie licznik, mianownik razy 10, więc będziemy mieli minus 120 podzielone oczywiście przez 3, co nam da w konsekwencji minus, tak, bo liczba ujemna przez liczbę dodatnią da nam liczbę ujemną, minus 40. No i jeszcze liczbę u, policzmy sobie tutaj, że u równa się, mamy tam minus 8,2 razy 6. Może tak, jak ja sobie zrobię, liczba ujemna razy liczba dodatnia, to jest, będzie wynik ujemny. Może zrobię najpierw w całości. 6 razy 8 to jest, proszę Państwa, 48. Tak? A później 0,02 razy 6 to będzie 30. Nie, 36. Tak, dobrze. Dobrze. 12. 8, 6 razy 2, 12, 12 setnych. Czyli 48 i 12 setnych. No dobra. No to takie mamy tutaj liczby. I teraz
która z tych liczb jest największa. No byśmy musieli spojrzeć, gdzie one są ułożone na jakiejś osi liczbowej, tak? Jeżeli tutaj byśmy mieli oś liczbową, no i jakbyśmy się sobie to ułożyli. Najbardziej na lewą stronę byłaby tutaj liczba minus 48 i 12 setnych. Później by się znajdowała tutaj w naszej kolejności liczba minus 40, później minus 32,5 oraz minus 27. No i trzeba zwrócić uwagę na to, że liczby, im bardziej są wysunięte na osi liczbowej w prawo, tym są większe. Zatem naszą największą liczbą spośród tych czterech jest liczba Y, którą powinniśmy sobie tutaj zaznaczyć. W zadaniu trzecim mamy uzupełnić zdania. Mamy wybrać odpowiedzi spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedzi spośród oznaczonych literami C i D. Spójrzmy teraz na pierwsze zdanie. W pierwszym zdaniu jest tak, że wartość wyrażenia 3 siódme dodać 3 piąte jest liczbą teraz mniejszą od jedynki czy większą od jedynki. No to sobie policzmy to. 3 siódme. Oj, nie wziąłem nic zapisania. 3 siódme dodać 3 piąte. No teraz to sobie sumujmy. No, wspólny mianownik musimy mieć, ponieważ przypominam, że podczas dodawania ułamków zwykłych musimy doprowadzić do wspólnego mianownika. Naszym wspólnym mianownikiem w tym wypadku będzie 35. Tak, najprostszy sposób mianownik razy mianownik, czyli 35 to wspólny mianownik. Rozszerzyliśmy w pierwszy ułamek razy 5 mianownik, więc licznik też razy 5. Więc będzie 15 35 plus. No a w drugim ułamku wspólny mianownik to też 35, to znaczy, że mianownik rozszerzyliśmy razy 7, więc licznik też razy 7, więc 3 razy 7 to 21. No i dostajemy w konsekwencji wspólny mianownik, czyli bez zmian 35, a liczniki dodajemy 15 dodać 21 to jest 36, a 36 35 no to jest po prostu jedna całość i jedna 35. Zatem widać, że jest to liczba większa od jedynki i zaznaczamy sobie tutaj B. No a w drugim zdaniu mamy takie pytanie, czy wartość wyrażenia 3 siódme odjąć 3 piąte jest liczbą teraz ujemną czy dodatnią? No to sobie jeszcze to sprawdźmy. Znowu 3 siódme odjąć 3 piąte. No zauważcie, że to są te same ułamki co powyżej, tylko że pomiędzy mamy minus, więc możemy je sobie przypisać, tak? Bo też przy odejmowaniu doprowadzamy do wspólnego mianownika. Mamy 15/35 minus 21/35. No i w konsekwencji co dostajemy? Mianownik pozostaje bez zmian, tak? 35, a 15 minus 21 to jest po prostu minus 6, więc nasz wynik po prostu jest to minus 6. 35, czyli jest to liczba ujemna. Zatem zaznaczamy sobie tutaj odpowiedź C. Zadanie czwarte wygląda następująco. Z reguł działań na potęgach wynika, że 200 tysięcy do potęgi trzeciej się równa, no tam jest rozpisane, że 200 tysięcy to jest znaczy 2 razy po 100 tysięcy, no i wszystko do potęgi trzeciej nadal. No i że 100 tysięcy zostało zapisane w postaci wykładniczej, czyli że to było 10 do 5, czyli 2 razy 10 do 5 i jeszcze raz wszystko do trzeciej, tak jak było wcześniej. No i to nam mówi, że wszystko to, co jest w nawiasie, musi być do potęgi trzeciej, czyli 2 do potęgi trzeciej, ok, oraz 10 do 5 do potęgi trzeciej. No i w takim wypadku, kiedy potęgujemy potęgę, musimy wykładniki sobie wymnożyć, czyli 5 razy 3, czyli, 5, czyli 10 do potęgi 15. Ok, no i teraz dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych i z tych samych reguł, co powyżej, wynika, że liczba 60 milionów do potęgi trzeciej jest równa. No to sobie rozpiszmy. Może tak, zrobię tutaj sobie równa się, tak? Znowu nie wziąłem nic do pisania. Równa się i teraz to 60 milionów, przepraszam, do trzeciej możemy sobie rozpisać jako 6 razy 10 milionów. 6 razy 10 milionów, tak? No i to oczywiście jest wszystko do potęgi trzeciej. Przypomnę, że 10 milionów możemy sobie zapisać jako 10 do potęgi siódmej, tak? No i oczywiście wszystko jest do potęgi trzeciej.
No i teraz co to nam daje? To nam daje, że musimy wszystko, co jest w nawiasie, podnieść do potęgi trzeciej, czyli 6 do potęgi trzeciej razy 10 do 7 jeszcze raz do potęgi trzeciej, czyli mamy 10. I teraz potęgowanie potęgi znowu wymnażamy wykładniki 7 razy 3 do 21, czyli mamy 6 do 3 razy 10 do 21, czyli naszą poprawną odpowiedzią jest tutaj odpowiedź A. W zadaniu piątym pytali nas, czy iloczyn dowolnych 5 kolejnych liczb całkowitych jest podzielny przez 10. I mieliśmy wybrać odpowiedzi A albo B i jej uzupełnienie tej odpowiedzi tak spośród jedynki, dwójki bądź też trójki. No to sobie spójrzmy może na jakiś przykład. Mamy mieć 5 kolejnych liczb całkowitych, tak, dowolnych. Powiedzmy, że zaczniemy sobie od trójki, czyli byśmy mieli 3. Skoro ma to być iloczyn, no to powiem, że to jest 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7. Widać z tego, że to jest po prostu, jeżeli sobie wymnożymy tutaj 3, 4 i 5, to będziemy mogli to zapisać jako 3 razy 4 razy 5, czyli 20 razy 6 razy 7. I z tego to wynika, że cała ta liczba, tak, bo nie musimy sobie tego wszystkiego wymnażać, żeby wiedzieć, przez co jest podzielna ta liczba, że cała ta liczba tutaj jest podzielna przez 10, ponieważ tylko jeden z tych czynników jest tutaj podzielny przez 10, konkretnie 20. Zatem moglibyśmy na przykładzie tego jednego konkretnego przypadku już powiedzieć, że wszystko by się zgadzało, no ale jeszcze sobie sprawdźmy może w liczbach z liczbami ujemnymi, niech będzie powiedzmy minus 10 minus 9, a przepraszam, niech tam będzie razy, dobrze? Że minus 10 razy minus 9 razy minus 8 razy minus 7, ja mam 4 liczby na razie, i razy minus 6. I teraz pytanie, czy jest to podzielne przez 10? No oczywiście przez 10 będzie podzielne, ponieważ już minus 10 jest podzielne przez 10. No dobra, no tutaj chyba więcej nie trzeba co rozważać innych przypadków, bo choćbyśmy mieli minus 3 razy minus 2 razy minus 1 razy 0 i razy 1, to by nam dawało w sumie 0, tak? Bo to jest jeden z czynników, jest 0. No a 0 też jest liczbą, która jest podzielna w sumie przez wszystkie liczby. Zatem możemy tutaj stwierdzić, że iloczyn dowolnych 5 liczb całkowitych jest podzielny przez 10, więc tak, jest podzielny przez 10. A teraz dlaczego? No i tak jak to mieliśmy w pierwszym przypadku, ponieważ mamy tutaj co najmniej jedna liczba jest podzielna przez 5, tak? Jest jedna podzielna przez 5. No i co jeszcze? Oraz co najmniej jedna liczba jest parzysta, no więc tutaj jest akurat 4. W drugim tak samo, jedna podzielna przez 5 i co najmniej jedna parzysta, na przykład minus 8. W tym trzecim podzielna przez 5, no tutaj to jest 0, no i jakaś parzysta też jest. Zatem na tej podstawie, tak? Tak, w ten sposób możemy sobie wytłumaczyć właśnie to, czy iloczyn dowolnych 5 liczb całkowitych będzie podzielny przez 10. Przejdźmy do następnego zadania. W zadaniu szóstym jest mowa, że podatek od dochodów za rok 2016 w Polsce był obliczany według sposobów przedstawionych w poniższej tabeli. No i teraz, jeżeli podstawa obliczenia podatku była kwotą, która jest mniejsza bądź też równa 85 528 zł, to żeby obliczyć podatek, to obliczyliśmy 18% z tej całej podstawy obliczania podatku. No i jeszcze musimy od tego pomniejszone, tak? Czyli musimy od tego odjąć jeszcze 556 zł i 2 grosze. Natomiast jeżeli podstawa obliczenia podatku była kwotą większą od 85 528 zł, to
podatek, tak, który, sposób obliczenia podatku wygląda następująco, że do kwoty 14 839 zł i 2 grosze trzeba było dodać jeszcze dodatkowo 32% z tej nadwyżki ponad 85 528 zł. No i na podstawie tej tabeli mamy sprawdzić poniższe zdania. Tak, uzupełnij zdania, wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. W 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pana Jana wyniosła 84 500 zł, więc widzimy, że to jest kwota, która jest mniejsza niż 85 000 tym z kawałkiem. Zatem wysokość jego podatku musimy obliczyć zgodnie z tym pierwszym sposobem obliczenia podatku, więc widać, że to musi być 18% z tej podstawy, która u niego wynosiła 84 500. No i jeszcze od tego wszystkiego musimy odjąć 556 zł i 2 grosze. No i gdzie to mamy? No oczywiście w podpunkcie A, tak, bo 18% to jest inaczej 18 setnych, więc 18 setnych. Tak, w ten sposób mamy zapisany ten procent, 18 setnych razy cała ta jego podstawa obliczenia podatku, czyli 84 500. No i od całości musimy odjąć 556 zł i 2 grosze. Zatem tu naszą odpowiedź mamy od razu bez żadnego liczenia, jest to odpowiedź A. No i spójrzmy jeszcze na następne zdanie, że w 2016 roku podstawa obliczenia podatku dla pani Zofii wyniosła 97 300 zł. 97 300 zł to jest właśnie ta kwota wyższa niż 85 000 z kawałkiem. Zatem będziemy tutaj musieli liczyć podatek, tak, ociągany pani Zofii zgodnie z tym drugim sposobem, czyli na pewno ona musi zapłacić 14 839 zł i 2 grosze i do tego jeszcze musimy dodać 32 zł z tej nadwyżki powyżej tych 85 528 zł. No i teraz jak to policzymy? No widać, że tu i tu mamy tą stałą kwotę i no i dalej co mamy? To ma nie być 62%, czyli 32 setne z 85 tysięcy, tylko z nadwyżki powyżej 85 tysięcy. A tą nadwyżkę sobie obliczymy jako to, co jest u pani Zofii podstawą obliczenia podatku dochodowego, czyli 97 300 minus i to, co jest tą granicą, tak, dla podatków, czyli 85 528 zł. Zatem to, jaki podatek odciągnął pani Zofii, obliczymy zgodnie z tym drugim zapisem, który jest pod punkcie D. W zadaniu siódmym jest mowa, że do liczby minus pierwiastek kwadratowy z 10 musimy dodać 5. No i teraz mamy dokończyć zdanie. Wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych. Czyli, że otrzymany wynik z tego naszego działania, który był podany w pierwszej linijce, jest większy od 1, dodatnią liczbą mniejszą od 1, mniejszą od minus 8, czy ujemną większą od minus 8. No i to musimy sobie sprawdzić. Najpierw zadajmy sobie pytanie, sam pierwiastek z 10, ile to jest, tak mniej więcej jest, tak? Czyli sam pierwiastek z 10. No, pierwiastek z 10, jeżeli tutaj byśmy sobie sprawdzili, tak, 3 razy 3 to jest 9, więc to by było nie za bardzo, trójka byłoby to za mało. Sprawdźmy sobie 3,1, tak, do kwadratu, czyli 3,1 razy 3,1, to jest 1 razy 1, 1 razy 3, 3 razy 1, 3 i 3 razy 3, 9. No, widać już tutaj, że jeszcze będzie brakowało. Sprawdźcie sobie dalej, 3,2 razy 3,2, też jeżeli to sobie pomnożymy, nie pokazuję, co robię. 2 razy 2, 4, 2 razy 3 to jest 6, 3 razy 2 to jest 6 i 3 razy 3, 9. Jeżeli sobie to dodamy, to mamy 4, 12, czyli 2, 1, 10. No to widać, że ten pierwiastek z 10 to jest coś, co będzie mniejsze, tak? Mniejsze od 3,2, ale będzie też większe niż 3,1. No dobra, ale teraz nas interesuje jeszcze z liczbą ujemną, czyli tak, jakbyśmy sobie
stronami jeszcze to pomnożyli przez liczbę ujemną, na przykład przez minus 1, ja tu wezmę niebieskim kolorem, razy minus 1. Przypominam, że przy nierównościach znak ten nasz odwraca się na przeciwną stronę, kiedy mnożymy przez minus 1. Więc mamy coś takiego, że minus 3,1. Tutaj ten znak się teraz się zmienia na przeciwny. Mamy minus pierwiastek kwadratowy z 10 i większe od minus 3,2. No i teraz jeżeli sobie do każdej ze stron, tak, do tych liczb dodamy 5, tak, chcą tutaj w treści zdania, to dodajemy 5, no to będziemy mieli minus 3,1 dodać 5 większe niż minus pierwiastek kwadratowy z 10 plus 5. No i to ma być większe od minus 3,2 dodać 5. No i sobie obliczmy. Tutaj mamy 1,9. Ma być większe niż minus pierwiastek kwadratowy z 10 plus 5. No i to ma być jeszcze większe. A to będzie z kolei większe od 1,8. Czyli w każdym razie to będzie 1,80 coś. Na pewno. Zatem widać, że jest to liczba, która będzie większa od jedynki, ponieważ nie będzie dodatnia. Ok, ale mniejsza od jedynki? No nie zgadza się. Mniejsza od minus ósemki? No nie. I ujemna też nie po prostu. Więc naszą odpowiedzią jest tutaj odpowiedź A. Do zadania 8 i 9 mamy pewne informacje, które są podane przed zadaniami. No i teraz spójrzmy najpierw na te informacje. Wiemy tam, że trójki liczb naturalnych, takich jak A, B i C, które spełniają warunek, że A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, no i nazywamy trójkami pitagorejskimi, tak? Zatem niektóre z nich znajdujemy z wykorzystaniem wzorów. No i teraz mamy tutaj poniżej podane wzory na te trzy liczby, że na A, na B i na C. No i teraz, gdzie N oznacza dowolną liczbę naturalną, większą bądź równą 1, i w zadaniach 8-9 liczby ABC są wyznaczone za pomocą tych wzorów. No to mamy przyjąć po prostu, że te wzory, czy znamy, czy nie znamy, musimy przyjąć, że one są prawdziwe. No i na tej podstawie obliczamy teraz zadania 8 i 9. Spójrzmy najpierw na zadanie 8. Mamy uzupełnić zdania, wybrać odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedzi spośród oznaczonych literami C i D. No i spójrzcie na to, że liczba A zawsze będzie, i teraz parzysta czy nieparzysta. W jaki sposób na to spojrzeć? No to sobie przypomnijmy wszyscy, że jeżeli przez liczbę jakąś naturalną oznaczymy sobie, damy tutaj oznaczenie tak jak tu mamy, czyli n, to jeżeli n będzie należało do liczb naturalnych, to każda liczba, która będzie zapisana jako 2n, to będzie tak zwana liczba parzysta. Natomiast jeżeli do tej liczby parzystej dodamy 1, bądź też odejmiemy 1, to zawsze dostaniemy liczbę nieparzystą, więc nasze 2n plus 1 na przykład, to będzie liczba nieparzysta. Nieparzysta. No i teraz spójrzmy na to. Liczba A z A, czyli 2n plus 1, tak jak tutaj mamy, to będzie zawsze liczbą, zawsze to będzie liczba nieparzysta. Zatem liczba A zawsze będzie nieparzysta. I zaznaczamy sobie tutaj B. Patrzymy teraz na następne zdanie. Liczby B i C różnią się o... I teraz o ile? B i C różnią się o ile? No to skoro mamy sprawdzić, o ile się różnią, to odejmijmy sobie, tak? Z pierwszego tam równania tego... O, tutaj widać, że C po prostu musi być największą z tych liczb. Zatem, żeby sprawdzić, jaka jest różnica między tymi liczbami, to wystarczy od tej większej odjąć mniejszą i będziemy wiedzieli, ile, jaka jest różnica między tymi liczbami. Więc musimy tutaj od liczby C odjąć liczbę B. No i teraz jak to wygląda? Od C, czyli 2n kwadrat plus 2n, tak jak mam powyżej, i plus 1, to jest C, tak? I musimy odjąć i teraz odejmujemy B. No to odejmujemy B.
mamy 2n razy n plus 1. Tylko, że żeby to było poprawnie matematycznie zapisane, musimy tutaj jeszcze to całe b wziąć sobie w nawias. Tak? A może po prostu pokażmy, że całe c musimy i od c odejmujemy całe b, czyli nawiasy tutaj takie niebieskie wstawiłem. No i zauważcie, co mamy. Usuńmy najpierw sobie pierwszy ten nawias. Przed nawiasem mamy znak plus, zatem nie zmieniamy znaków. Mamy 2n kwadrat plus 2n plus 1. No a teraz minus przed tym niebieskim drugim nawiasem, czyli znaki będziemy musieli zmieniać. No ale teraz pod nawiasem sobie wymnóżmy. 2n razy n to jest 2n kwadrat. No i zmieniamy znak na przeciwne, czyli minus 2n kwadrat. W nawiasie po wymnożeniu 2n razy plus 1 to jest 2n. No i minus był przed nawiasem, czyli zmieniamy znak, czyli będzie minus 2n. No i teraz dokonajmy tak zwanej redukcji wazy podobnych. Wezmę to zielonym. 2n kwadrat i minus 2n kwadrat to się nam uprości. 2n i minus 2n też nam się uprości. No i co nam tutaj zostaje? Zostaje tylko plus 1. Zatem różnica między liczbą b i c wynosi po prostu 1, czyli nasze c. W zadaniu 9 mamy dokończyć zdanie, mamy wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych. No i też korzystamy z tych informacji, które były podane powyżej zadania 8. No i tutaj się pytają, że jeżeli najmniejsza z liczb a, b i c jest liczbą, jest równa w ogóle 9, to największa z tych liczb jest równa. No i teraz pytanie, ile? No i teraz musimy wybrać, która z tych liczb jest najmniejsza, a, b czy c. C wiemy, że jest największym po prostu z tego równania, więc patrzymy na a i b. A i b. W b będziemy mieli, jak sobie wymnożymy, 2n kwadrat plus 2n. No i oczywiście to będzie zawsze większe niż 2n plus 1, zatem najmniejszą liczbą jest po prostu a. Zatem możemy sobie już tutaj zapisać, że nasze a będzie tą najmniejszą liczbą i to a jest po prostu równe 9. No a to nasze a zapisujemy jako 2n plus 1, zgodnie z tym powyższym wzorem. Czyli 2n plus 1 ma się równać 9. Więc to jest nasze zwykłe równanie, z którego musimy policzyć, ile to n wynosi. Czyli jedynkę przerzucamy sobie na drugą stronę. Mamy 2n równa się 9 minus 1, czyli 2n równa się 8. Obu stronie sobie podzielimy przez 8, przepraszam, przez 2. No i dostaniemy, że nasza szukana liczba n jest równa po prostu 4. A skoro n się równa 4, to teraz musimy sprawdzić, ile się będzie równała ta największa liczba, czyli liczba c. No to sobie podstawmy, tak, do c. Za n podstawiamy 4, czyli mamy 2 razy 4 do kwadratu. 2 razy 4 do kwadratu. Później mamy plus 2 razy 4 i plus 1. Kolejność wykonywania działań nam mówi, że najpierw musimy spotęgować, więc mamy 2 razy 4 do kwadratu, czyli 16, plus, no 2 razy 4 to jest 8 i plus 1. C równa się, 2 razy 16 to będzie 32, plus 8 to oczywiście jest 40 i plus 1, 41, więc największa z tych liczb będzie równa 41, co mamy w odpowiedzi A. W zadaniu 10 z treści zadania wynika, że Ala kupiła 3 zeszyty i blok rysunkowy. No i średnia arytmetyczna cen tych 4 artykułów była równa 6 zł. No i teraz zeszyty kosztowały łącznie, wiemy, że 15 zł. Ile kosztował blok rysunkowy? I mamy wybrać tutaj prawidłową odpowiedź. No to sobie zapiszmy wszystko, co wiemy. Wiemy, że Ala kupiła 3 zeszyty i blok rysunkowy. Powiedzmy, że sobie oznaczymy, że zeszyt jako Z, czyli kupiła 3 zeszyty, 3Z. No i do tego jeszcze kupiła sobie blok rysunkowy, czyli dodajemy do tego blok, który kupiła. No dobra. No i teraz co wiemy? Wiemy, że zeszyty kosztowały łącznie 15 zł, czyli te 3 zeszyty to inaczej 15 zł. 15 zł, czyli 15 zł plus koszt za
za blok rysunkowy. No i wiemy, że w ten sposób kupiła 3 zeszyty, jeden blok, czyli 4 artykuły. No i to te 15 plus B to jest cena za te wszystkie artykuły. Jeżeli tą cenę za wszystkie artykuły podzielimy sobie przez 4, to otrzymamy w ten sposób średnią cenę za wszystkie artykuły. I to jest równe po prostu 6. Więc to jest nasze zwykłe równanie. Jeżeli sobie teraz pomnożymy przez 4, otrzymamy, że to jest 15b, czyli sam licznik, 15 plus b, czyli sam licznik, to jest równe 24. Jeżeli sobie 15 przerzucimy na drugą stronę, otrzymamy, że b równa się 24 minus 15, no a b po prostu jest to teraz równe 9, czyli b to była nasza cena bloku rysunkowego i ona po prostu wynosi 9 zł. I zaznaczamy tutaj odpowiedź D. Treść zadania 11 jest następująca. W pewnej loterii wśród 150 losów co szósty był wygrywający, a pozostałe losy były puste. Wyciągnięto 30 losów i żaden z nich nie był wygrywający. Czyli innymi słowy 30 losów, które wyciągnięto, były puste. No i teraz uzupełnij zdania, wybierz odpowiedzi spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Pierwsze zdanie. Na loterię przygotowano teraz ile losów wygrywających? No skoro przygotowano 150 wszystkich losów i tylko co szósty był wygrywający, czyli innymi słowy 1/6 wszystkich losów była wygrywająca, to musimy sobie policzyć 1/6 ze 150. Tak? 1/6 razy 150. Jeżeli sobie to zapiszemy w postaci ułamka zwykłego, 150 przez 6, tak? Tak to będzie wyglądało. Powiedzmy, że sobie licznik imionowy sobie podzielimy przez 3, tak? To 150 przez 3 to będzie 50, a 6 przez 3 to będzie 2. No i widać, że 52 to inaczej jest 25, czyli innymi słowy, przygotowano tutaj 25 losów wygrywających. Ok. No i drugie zdanie. Wyciągnięto jeszcze jeden los, tak? Czyli musimy tutaj pamiętać to, co było w treści zadania, że było 150 losów, wyciągnięto tam 30 losów, które były przegrywające, tak? Bo były puste. No i teraz jeszcze wyciągnięto jeszcze dodatkowy jeden los. No i prawdopodobieństwo tego, że będzie to los wygrywający, wynosi. No to słuchajcie, skoro wszystkich losów już teraz mamy 150 minus 30, tak? Bo tyle już wyciągnięto, więc w całej naszej urnie, powiedzmy, w której znajdują się te losy, mamy tylko 120 losów i teraz spośród tych 120 losów wyciągamy jeden los. Wyciągamy jeden los. I teraz jakie jest prawdopodobieństwo tego, że będzie to los wygrywający? No to zwróćcie uwagę, skoro jeszcze nie wyciągnięto żadnego losu wygrywającego, to znaczy, że spośród 120 losów mamy 25 losów nadal wygrywających. Zatem prawdopodobieństwo tego, że wyciągniemy los wygrywający spośród już tych 120 losów, będzie po prostu równe z 25/125. I to jest właśnie C. Przejdźmy do następnego zadania. Zadanie 12. W trójkącie ABC, tym dużym, tak, narysowano dwie wysokości, CD oraz AE. I teraz, tak jak na rysunku, kąt rozwarty pomiędzy tymi wysokościami jest równy 38 stopni, czyli ten tutaj jest kąt. No i teraz, jaką miarę ma kąt alfa, ten właśnie tutaj szukany przez nas, jaką miarę ma ten kąt? No dobra, na rysunku wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Czyli innymi słowy musimy policzyć, ile ten kąt wynosi. My sobie tutaj przybliżmy, ponieważ chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że ten kąt alfa znajduje się w takim trójkącie, który tutaj mamy wewnątrz tego dużego trójkąta ABC, tak? W takim oto trójkącie. I ten trójkąt zwrócił uwagę, że on jest prostokątny. Czyli innymi słowy, mamy taki trójkąt. Tak, o, trochę nieładnie będę to pokazywał. Taki oto trójkąt. No i w tym trójkącie mamy policzyć, ile ma stopni ten kąt alfa. No, pamiętajcie o tym, że tutaj jest kąt prosty, tak? Bo skoro tu mamy kąt prosty, to tutaj też musi być po drugiej stronie wysokości kąt prosty. Tutaj mamy alfa, no a ten kąt? No ten kąt, który teraz zaznaczam łukiem, jest kątem, który
który jest przylegający do kąta 138 stopni. Zatem razem muszą dać nam 180 stopni, a skoro ten ma 138, to ten będzie miał 42 tylko stopnie, tak? 42 stopnie. No i teraz, żeby policzyć, ile ten kąt alfa ma, to musimy od sumy wszystkich kątów wewnętrznych, czyli od 180 stopni, odjąć te kąty, które znamy, czyli odjąć kąt 90 stopni, ten kąt prosty, oraz odjąć kąt 42 stopnie. Zatem nasz kąt alfa równa się 180 stopni minus 90 to jest 90 stopni, no i nadal minus 42 jeszcze stopnie, czyli innymi słowy teraz wychodzi nam, że 90 stopni minus 42 stopnie to będzie 48 stopni. No i tak oto wychodzi w tym zadaniu, że ten kąt alfa ma miarę 48 stopni i zaznaczamy sobie tutaj D. Przejdźmy teraz dalej. Zadanie 13 jest takie. Listewkę o długości 50 cm planowano pociąć na równe części. I teraz Iwona zaproponowała podział na kawałki po 5 cm i zaznaczyła na listewce czerwonym kolorem linię cięcia. Natomiast Agata chciała podzielić tę samą listewkę na części po 2 cm i linię cięcia zaznaczyła na zielono. Pytanie jest następujące, czy ile razy linia czerwona pokryła się z linią zieloną? Mamy wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych. Więc może sobie tak, wypiszmy najpierw linię, powiedzmy czerwoną. Tak, trzymam się tutaj koloru czerwonego. Linia czerwona. No i teraz ta linia czerwona po dwukropku. Powiedzmy, wiemy, że ona będzie rysowana właśnie przez Iwonę, a która zaproponowała podział tej całej listewki na kawałki po 5 cm. Czyli tak, pierwszy na samym początku listewki, no, kreski nie będzie po prostu tej czerwonej. Tak? Natomiast pierwsza kreska się już pojawi na 5 cm. Tak? Nie będę pisał centymetrów. Na 5 cm. Następna na 10 cm, później na 15. Następna, później znowu na 20 cm, na 25, na 30, na 35, na 40, na 45, no i na końcu, czyli na 50 cm też się ta linia, tak samo jak na początku tej listewki, nie pojawi, tak? Na początku i na końcu się ich nie stawia, bo to nie ma sensu. Zatem wiemy, na których centymetrach będzie się pojawiała ta nasza linia czerwona. Natomiast zgodnie z tym, co zaproponowała Agata, no, ma być cała ta listewka podzielona na odcinki 2-centymetrowe, tak? I tutaj to zaznaczone na kolorem zielonym, więc też sobie wybiorę kolor zielony. Linia zielona. Zielona. No i teraz skoro każdy odcinek ma mieć 2 cm, to znaczy, że pierwsza taka kreseczka będzie na odległości 2 cm, druga będzie na odległości 4, później 6, 8, 10, 12, 14 i tak dalej, czyli co 2. Tak, nie będziemy wpisywali wszystkiego. Ale można tutaj już spojrzeć na taką analogię, że wszystko się nam będzie powtarzało, raczej może nie tyle co powtarzało, co te dwie linie już się tutaj pokrywają na 10 cm, tak? Czyli innymi słowy, musimy znaleźć takie długości, na których się po prostu będą pokrywały właśnie ta linia czerwona i linia zielona. No skoro już 10 na 10 cm się pokrywają, to dalej będziemy jechali, tak? Na 15 się nie pokryją, bo 15, no niestety, to nie jest wielokrotność 2 cm, ale na 20 cm pokrywają się. Na 30 będą się pokrywały, na 40 się będą pokrywały, no i dalej już wcale. Czyli widać tutaj, że te nasze linie czerwone i zielone będą pokrywały się w 4 takich miejscach. No i naszą odpowiedź, którą tutaj mamy w tym zadaniu, jest po prostu odpowiedź B, że ile razy linia czerwona pokrywa się z linią zieloną? 4 razy. Przeczytajmy sobie teraz treść zadania 14. Skrzynia ma kształt prostopadłościanu. Podłoga skrzyni ma wymiary 1,5 metra na 1,2 metra, a wysokość skrzyni jest równa 1 metr.
Piasek wsypany do skrzyni zajmuje 3/4 jej objętości. I teraz ile metrów sześciennych piasku wsypano do skrzyni? Takie mamy o to pytanie. Takie mamy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych poniżej. No to sobie policzmy. Wiemy, że mamy skrzynię, która ma kształt prostopadłościanu, tak? Że mamy taki prostopadłościan. O. O, w ten sposób. Trochę odręcznie, ale ma tylko zobrazować, co mamy. Mamy taką skrzynię o kształcie prostopadłościanu o wymiarach w podstawie 1,5 metra na 1,2 metra. Tak? Czyli w podstawie mamy prostokąt właśnie o takich wymiarach, no a natomiast cała wysokość tego prostopadłościanu wynosi 1 metr. Tak, tutaj zaznaczę tą wysokość. No to przypomnę tylko, że objętość prostopadłościanu liczymy jako iloczyn wszystkich jego wymiarów, czyli byśmy musieli wymnożyć, tak? 1,2 metra razy 1,5 metra razy 1 metr. Tak, w ten sposób otrzymamy objętość całego prostopadłościanu. Natomiast wiemy z treści zadania, że piasek, który wsypano do skrzyni, zajmuje tylko 3/4 tej skrzyni, tak? 3/4 jej pojemności. No i pytają, o ile metrów sześciennych piasku wysypano w tej skrzyni. Zatem wystarczy, że sobie policzymy 3/4 z całej objętości tej skrzyni. Zatem cała objętość to jest 1 metr razy 1,5 metra razy 1,2 metra. W ten sposób, tak? Tu mamy te trzy wymiary, to są właśnie, to dają nam objętość całej skrzyni, no ale nas interesuje tylko 3/4 tej skrzyni. No to sobie policzmy. Co dalej mamy? 3/4 razy 1 razy 1,5 nic nam nie zmieni, ale teraz 1,5 metra razy 1,2 metra, jeżeli sobie byśmy to gdzieś z boku policzyli pisemnie, powiedzmy tutaj 1,5 razy 1,2 i mnożymy. 2 razy 5 to jest 10, a 1 w pamięci, 2 razy 1, 1 w pamięci to łącznie 3, 1 razy 5 to jest 5 i 1 razy 1 to jest 1. Podkreślamy, dodajemy 0, 8, 1. Patrzymy, że mamy dwa miejsca po przecinku. Ustawiamy tak, żeby też były dwa miejsca po przecinku. Zatem dostajemy z tego, że to jest 3/4 razy 1,8, tak, bo już tego 0 na końcu nie będziemy pisali, metra sześciennego. No ale jeszcze nie, takiej odpowiedzi nie ma. Musimy to sobie ładnie jakoś przedstawić. No to mamy 3/4 razy. I teraz ja zapiszę to 1,8 jako 1,8 pierwszych, oczywiście metra sześciennego. Pozbądźmy się, może tak, nie pozbądźmy się, wymnóżmy. Licznik, mianownik razy mianownik, czyli 3 razy 1 to 3, a 3 razy 8 dziesiątych to będzie 2,4, czyli łącznie mamy 5,4 w liczniku czwartych metra sześciennego. Pozbądźmy się tego, tutaj może tak, nie chcemy, żeby pozostał ułamek dziesiętny w ułamku zwykłym. Zatem musimy rozszerzyć sobie licznik mianownik, powiedzmy 10 razy. Więc będziemy mieli, że 54 czterdzieste metra sześciennego. Równa się. Wyciągnijmy sobie teraz całości. To będzie 1 na całość i 14 czterdziestych metra sześciennego. No ale to jeszcze ten wynik nas nie satysfakcjonuje, tak? Jeżeli dokładnie nie wiemy, które to jest z tych wyników podanych powyżej. Zatem dalej sobie zamieniamy. Powiedzmy, że skrócimy sobie licznik mianownik przez 2, zatem będziemy mieli 1,7 metra sześciennego. Ja jeszcze takiego wyniku nie mam, no to lecimy dalej. Rozszerzmy sobie teraz licznik mianownik, tak sobie rozszerzmy może ten ułamek, żeby mianownik był równy 100, czyli musimy licznik mianownik zrobić razy 5. Czyli mamy jedną całość i 35 setnych metra sześciennego. No możemy to sobie zapisać jeszcze w postaci ułamka dziesiętnego, tak? No i w ten sposób już wiemy, że nasz piasek, który został wsypany do skrzyni, ma objętość 1,35 metra sześciennego. Zadanie 15 jest następujące.
Staś ma dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego. Każdy o polu powierzchni całkowitej 80 cm2. Podstawa i ściana boczna klocka, takiego, o którym była mowa wcześniej, mają równe pola. Staś skleił oba klocki podstawami, tak jak na rysunku poniżej. No i teraz, jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia? Mamy wybrać prawidłową odpowiedź. No to sobie wypiszmy to, co mamy dane w tym zadaniu. Tak, mamy tutaj dwa klocki, które zostały sklejone podstawami, ale wiemy, że pole powierzchni jednego takiego klocka wynosi 80 cm2. Czyli możemy sobie wypisać, że pole takiego jednego klocka, jest równe 80 cm2. To jest pole jednego takiego klocka. A tu mamy, przypominam, dwa klocki. No ale najpierw spójrzmy tylko na jeden klocek. Wiemy, że w każdym takim klocku podstawa i ściana boczna klocka mają równe pole. To znaczy, że pole podstawy oraz pole ściany bocznej, tak, jednej ściany bocznej, czyli pole ściany bocznej oraz pole podstawy są sobie równe. No i zauważcie, ile mamy. Takich pól ścian, bo pól ścian mamy 4 dookoła. No i mamy jeszcze piątą podstawę. Czyli mamy 5 takich samych ścian o tych samych wymiarach. To znaczyłoby, że pole podstawy oraz pole jednej ściany bocznej są równe tyle samo, a konkretnie 1/5 z pola całego klocka. Tak? Czyli 1/5 z całego tego klocka, to byśmy musieli podzielić 80 podzielone przez 5, co nam w sumie da 16 cm2. Takie pole ma jedna każda ściana. No ale teraz zwróćmy uwagę na jedno. Pytają o to, jakie pole powierzchni ma bryła utrzymana przez Stasia. Tak? Czyli ta bryła utworzona przez dwa sklejone poprzez podstawy ze sobą ostrosłupy prawidłowe czworokątne. No i w takiej oto bryle, tak, którą Staś otrzymał, zauważcie, że mamy u góry 4 takie ściany, takie trójkąty, które mają pole 16 cm2, no i na dole również mamy 4 takie same ściany o polu 16 cm2. Zatem możemy sobie zapisać, że pole całej tej bryły, tak, którą tutaj otrzymał Staś, czyli pole całkowite tej bryły, jest równe 8 takim samym ścianom, czyli 8 razy, no i każda taka ściana ma 16 cm2. Jeżeli to sobie wymnożymy, otrzymamy co? 8 razy 10 to będzie 80 i 8 razy 6 to będzie 48, czyli w sumie 128 cm2. Czyli nasza prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź B. Przejdźmy dalej. Zróbmy teraz zadanie 16. Paweł powiedział, że podzieli tabliczkę czekolady w taki sposób, że bratu przypadnie 1/2 całej tabliczki, siostrze 5/12 całej tabliczki, a jemu 1/6 całej tabliczki. Czy taki podział tabliczki czekolady jest możliwy? Mam uzasadnić swoją odpowiedź. No słuchajcie, no to sobie wprowadźmy może, tak? Nie wiemy, jaka jest wielka cała tabliczka, więc ustalmy, że x jest to cała tabliczka czekolady, tak? Cała tabliczka czekolady. Wiemy, że zaproponował Paweł w ten sposób, żeby pół tej tabliczki, czyli 1/2 całej tabliczki przypadła bratu, czyli 1/2 całej tabliczki, czyli 1/2 x przypada bratu, 5/12 całej tabliczki przypada siostrze, a 1/6 całej tabliczki przypadnie jemu. I teraz wystarczyłoby sobie te części, które dał każdemu z nich, tak, z rodzeństwa, żebyśmy te części posumowali. Jeżeli dostaniemy w sumie jedną tylko tabliczkę czekolady, tak, równą x, to będzie się zgadzało, to będzie nasze uzasadnienie, że taki podział jest możliwy. Zatem wystarczy teraz dokonać redukcji wyrazów podobnych, która nam pokaże, czy Paweł dobrze podzielił tą tabliczkę, czy też nie. Zauważmy, mamy tutaj 1/2, 5/12, 1/6, więc musimy doprowadzić do wspólnego mianownika.
dla tych trzech mianowników wspólnym mianownikiem będzie 12. Zatem pierwszy mianownik, cały ułamek, rozszerzamy do mianownika 12, czyli pierwszy mianownik rozszerzyliśmy razy 6, więc licznik też razy 6. Więc będziemy mieli zamiast jedną drugą, będzie 6 dwunastych x. Dalej, plus. Drugi ułamek nic nie trzeba robić, bo już mamy w mianowniku 12, więc mamy 5 dwunastych x. No i w trzecim ułamku mieliśmy w mianowniku 6, a mamy mieć teraz 12, więc zrobimy sobie licznik mianownik razy 2, czyli będziemy mieli 2 dwunaste x. No i teraz wystarczy to sobie teraz wystarczy to sobie posumować, tak? Mamy wspólny mianownik, więc mianownik pozostanie nam bez zmian, natomiast liczniki musimy posumować. 6 dodać 5 to jest 11, dodać 3, przepraszam, nie 3, tylko dodać 2 to jest 13, czyli mamy 13 dwunastych x, co nam daje jedną całość i jedną dwunastą x, ale przypominam, że x to była cała tabliczka czekolady, czyli innymi słowy, zgodnie z tym podziałem, który zaproponował Paweł, no nie da rady, nie można w taki sposób podzielić tabliczki czekolady, żeby to było możliwe, tak? Zgodnie z tym zadaniem. Zatem musimy tutaj sobie wpisać taką odpowiedź, o, powiększę nawet, tak, że taki podział tabliczki czekolady nie jest możliwy, gdyż części, które ustalił Paweł, dają nam więcej niż jedną tabliczkę czekolady. Idziemy dalej. Zadanie 17. Adam mieszka w miejscowości Bocianowo. Tak więc sobie podpiszmy, że w Bocianowie mieszka Adam. No, a jego kolega Bartek w miejscowości Żabno. Czyli w Żabnie mamy Bartek. Adam umówił się z Bartkiem w Żabnie, tak? Czyli że Adam z Bocianowa ma przyjechać do Żabna, no i umówili się na godzinę 18. Wyjechał, tak? Adam wyjechał z Bocianowa na skuterze o godzinie 17.20. Czyli coś sobie tutaj zapiszę, że wyjechał o 17.20. No i średnia prędkość jazdy Adama była równa 25 km na godzinę. Ok, to będzie dosyć ważne. No i co dalej mamy? Na kwadratowej siatce Adam przedstawił schemat trasy, którą jechał. O której godzinie Adam dotarł na spotkanie z Bartkiem? Zapisz obliczenia. Ok, no to musimy sprawdzić, jaka w ogóle najpierw była droga między Bocianowem a Żabnem. Mamy przyjąć, że ich długość jednej takiej kratki, tak, jednego boku kratki wynosi 1 km. Więc może w ten sposób. Czarnym sobie tutaj zapiszę, że ten kawałek odtąd dotąd to są 3 km. Tutaj mamy między Żabnym a Bajorkiem 7 km tutaj będzie. No ale pytanie, ile ten między stawiskiem a Bajorkiem, jaka tu jest odległość, tak? To sobie oznaczmy jako x. Ale żeby obliczyć tą odległość, wystarczyłoby sobie pomóc czymś. Tak? A czym konkretnie? Konkretnie czymś, co nazywa się. Czy coś, co było wykorzystywane w sumie przez Was w latach ubiegłych oraz w klasie 8, co nazywaliśmy twierdzeniem Pitagorasa. Tak? Zbudujmy sobie tutaj taki trójkąt prostokątny, dla którego ta długość x, czyli między stawiskiem a bajorkiem, będzie przeciwprostokątna. Tak? I wtedy wiemy, że jedna z tych przeciwprostokątnych ma długość 4 km, druga przeciwprostokątna ma 3 km. Tak? O, gdzieś to jakby pisze. No i stwierdzeniem Pitagorasa sobie policzmy, ile ten x wynosi. Wezmę sobie tu kolor czerwony i policzę gdzieś z boku. Tak? Wiemy, że x kwadrat stwierdzeniem Pitagorasa, czyli kwadrat przeciwprostokątny, jest równy sumie kwadratów przeprostokątnych. Już nie będę pisał jednostek, tylko 3 km do kwadratu plus 4 do kwadratu, bo takie były przeprostokątne w tym żółtym trójkącie. No i teraz kolejność wykonywania działań nam mówi, że najpierw musimy sobie spotęgować, a później dodamy. Czyli mamy 3 do kwadratu, to jest 9, dodać 4 do kwadratu, 16. Zatem nasz x kwadrat równa się, jak posumujemy, dostaniemy 25. Zatem pytanie, co poniesiemy do kwadratu, da nam 25? No mamy tutaj dwa wyjścia, tak? Albo może być to liczba 5, albo minus 25, albo 5, albo minus 5.
ale odległości nigdy nie mogą być ujemne. Zatem nasze x, czyli odległość między tymi dwoma miejscowościami, wynosi 5, a dokładnie 5 km. Zatem cała ta trasa między moim Zbłocianowem a Żabnem, tak, czyli cała ta droga S, jest równa, jak sobie posumujemy, 3, 5 i 7, czyli łącznie 15 km. 15 km było między tymi dwoma miejscowościami. No i teraz wiemy, że Adam wyjechał skuterem i jechał cały czas ze średnią prędkością 25 km na godzinę. To znaczy, że pokonał 25 km w ciągu jednej godziny. Tak? W ciągu jednej godziny. Tylko po co zapisywać w ciągu jednej godziny? Możemy to sobie zapisać od razu w minutach. Czyli 25 km pokonywał w 60 minut. No, no ok. Zatem innymi słowy, pokonywał 5 km, bo sobie dzielimy teraz jedną i drugą stronę teraz przez 5, tak? To dostaniemy, że 5 km pokonywał w ciągu 12 minut. Zatem całe nasze 15 km, czyli z Bocianowa do Żabna, czyli jeżeli sobie jedną i drugą stronę pomnożymy przez 3, to dostaniemy, że całe 15 km pokonał w czasie 36 minut. Tak? Też razy 3. Czyli innymi słowy, skoro wyjechał z domu o 17:20 i jechał do tego Żabna przez 36 minut, to znaczy, że w Żabnie był o godzinie 17:56, tak? I to w sumie trzeba było pokazać, tak? Bo o której godzinie Adam dotarł na spotkanie z Bartkiem? No, dotarł o 17:56, czyli był jeszcze 4 minuty przed czasem, tak? Bo umówili się na godzinę 18. Zatem, jak widzicie, to zadanie wcale nie było aż takie trudne. Przejdźmy do następnego. Przeczytajmy sobie treść zadania 18. Ania chciała kupić 10 jednakowych puszek karmy dla psa, ale zabrakło 11 zł. Kupiła 6 takich puszek karmy i zostało jej 3,40. Ile kosztuje jedna puszka karmy? Zapisz obliczenia. Zatem musimy tutaj sobie ułożyć pewne równanie z jedną niewiadomą. No a ta jedna niewiadoma, jak zazwyczaj, znajduje się w pytaniu danego zadania, tak? Więc skoro pytają, ile kosztuje jedna puszka karmy, to znaczy, że naszą niewiadomą, którą standardowo sobie oznaczamy jako x, to będzie po prostu cena jednej puszki karmy, tak? X jest to cena jednej puszki karmy. Jednej puszki karmy. No dobra. No i teraz zwróćcie uwagę na jedno. Gdyby kupiła 10 takich puszek, tak? Gdyby kupiła 10 takich puszek, to zabrakłoby 11 zł, czyli innymi słowy, byłaby na minusie 11 zł, prawda? 11 zł by była na minusie. Natomiast gdy kupiła 6 takich tych puszek, tak? To jeszcze zostało jej coś, czyli była nadal jeszcze na plusie. Na plusie dokładnie 3,40 zł. Z innymi słowy, z tego, co tutaj próbowałem wam narysować, wychodzi nam tu takie proste równanko, czyli że cena 10 puszek to był, tak, minus 11 zł. To jest to, co miała Ania w kieszeni, tak? Ile miała tych pieniędzy w kieszeni na samym początku, ile mogła wydać na tą karmę dla psa, tak? 10x minus 11. Tyle miała w kieszeni na samym początku. Tak możemy to sobie policzyć. No a z drugiego rysunku, tak, z tego obok, no widać, że to samo, co miała w kieszeni, możemy policzyć jako cenę 6 puszek karmy. No i jeszcze plus to, co jej zostało, tak? Ta cała reszta. No i skoro to jeden z drugiej strony dostajemy pieniądze, które Ania miała na samym początku w kieszeni, zatem możemy to sobie przyrównać, tak? Bo z jednej i z drugiej strony mamy to samo. Zatem wystarczy to równanie sobie teraz rozwiązać. Przełóżmy sobie na 6x na lewą stronę ze zmienionym znakiem oraz minus 11 na prawą stronę też ze zmienionym znakiem. Zatem mamy 10x minus 6x
równa się 3,40 plus 11, tak? Bo zmieniliśmy znaki, przerzucając na drugą stronę. I teraz po lewej i po prawej stronie dokonujemy redukcji wyrazów podobnych. 10x minus 6x to jest 4x, równa się, no a 3,40 dodać 11 to będzie 14,40. Jeżeli to sobie teraz obustronnie podzielimy przez 4, czyli przez tą liczbę, która stoi przy naszej niewiadomej, otrzymamy, że całe, że x po prostu jest równe 3,60. 3,6, no, już bez, a choć zapiszę tutaj 3,60, no i dodatkowego dopiszę tutaj, że złotego, tak? To znaczy, że cena jednej puszki karmy, tak jak sobie to określiliśmy na samym początku, jest równa 3,60. Więc wybaczycie, ale odpowiedzi już tutaj nie będę pisał i przejdziemy do kolejnego zadania. Przed nami teraz ostatnie zadanie, zadanie 19 o następującej treści. Dany jest prostokąt ABCD, ten właśnie duży, który widać na rysunku poniżej, i on ma wymiary 12 cm na 16 cm. No ja już sobie te wymiary tutaj naniosę. Krótszy bok ten będzie miał długość 12 cm, a dłuższy 16 cm. Odcinek AC, czyli ten tutaj, jest przekątną tego prostokąta. Ok. No odcinek DS jest wysokością trójkąta ACD, tak? ACD, tego trójkąta. No i teraz mamy obliczyć długość odcinka DS, czyli tego tej wysokości w trójkącie ACD. Mamy sobie tutaj zapisać wszystkie obliczenia. Więc wracam znowu do koloru czerwonego. No i słuchajcie, co możemy tutaj zrobić? Możemy sobie na samym początku policzyć może pole całego prostokąta naszego, tak? Pole całego prostokąta w taki sposób to oznacza, że pole prostokąta, rys równe. Żeby je policzyć, wystarczy sobie wymnożyć wymiary tego prostokąta, czyli 12 cm razy 16 centymetrów. No i co nam to da? To da, że pole całego prostokąta jest po prostu równe. I teraz myślę. 12 razy 16, musimy sobie gdzieś to policzyć prawdopodobnie pisemnie, zaraz to sobie zmarzę. 16 razy 12, 2 razy 6 to jest 12, a 1, dobra, 3, 6, 1, dodajemy, to było mnożenie. 2, 9, 1, czyli 192 centymetry kwadratowe. Tyle wynosiło pole całego tego prostokąta. Wymaśmy sobie te obliczenia pisemne. No i co nam to daje? No na razie nic, ale wiemy, że pole takiego trójkąta ACD jest po prostu równe połowie tego pola całego prostokąta. Więc możemy sobie zapisać, że pole tego trójkąta ACD jest równe po prostu połowie tego całego pola. I ono będzie, pole tego trójkąta będzie równe, będzie równe 96, tak? 96 centymetrów kwadratowych. To jest właśnie pole tego trójkąta ACD, tak? Tego trójkąta. Ok. No i teraz, po co nam się to przyda? No, przyda nam się to do tego, żeby obliczyć może pole, tak? Bo może ze wzoru na pole tego trójkąta ACD obliczymy tą wysokość DS. Tylko żeby jeszcze można było to, żebyśmy mogli to wykorzystać, żebyśmy musieli najpierw stwierdzenia Pitagorasa policzyć, jaką długość ma właśnie ta przekątna całego prostokąta, czyli AC. Zatem gdzieś tutaj z boku sobie zróbmy, że stwierdzenie Pitagorasa, że całe przekątna AC, czyli długość przekątnej AC podniesiona do kwadratu jest równa. Jedna przy prostokątnej do kwadratu, czyli 16. Później będę pisał jednostek. 16 do kwadratu plus 12 do kwadratu. No i co nam to da? AC, czyli długość odcinka AC do kwadratu jest równa. 16 do kwadratu to jest inaczej 256
No a 12 do kwadratu, przepraszam, to jest 144. Jeżeli sobie to teraz po prawej stronie równania posumujemy, dostaniemy, że 256 plus 144 to jest po prostu 400. Czyli innymi słowy, jeżeli sobie jedną i drugą stronę byśmy spierwiastkowali, to dostaniemy, że długość odcinka AC jest równa 20, dokładnie 20 cm, tak? Więc na razie kwadratem to dopiszę, że w centymetrach ma to wyszło. Więc tutaj mamy, że AC, czyli ta przekątna, jest równa 20 cm. No i co sobie możemy z tego zrobić? No, możemy dalej po prostu skorzystać z tego pola, które tutaj mamy. Skoro wiemy, że pole trójkąta ACD jest równe 96 cm2, to możemy tutaj coś jednak policzyć, ponieważ pole tego trójkąta możemy policzyć jako iloczyn podstawy, w tym wypadku akurat podstawy AC, czyli mamy AC, długość odcinka AC, razy wysokość tego trójkąta, czyli długość odcinka DS, co zresztą musimy policzyć, dzielone przez 2. To jest tak, w taki sposób byśmy mogli policzyć pole całego trójkąta ACD. No i wiemy, że to pole jest równe 96 cm2. Zatem wystarczy teraz, skoro wiemy, że AC po prostu jest równe 20 cm, to zamiast tego AC możemy sobie tutaj wpisać 20 cm, tak? Więc wymarzę tutaj sobie to AC i wpiszemy po prostu, że jest to 20 cm. Ok, no i zobaczcie, że mamy tutaj tylko jedną niewiadomą. DS, tak? Co zresztą mamy sobie policzyć w tym zadaniu. Zatem mamy równanie, które mamy teraz do rozwiązać. Zatem najpierw pozbądźmy się mianownika, więc chciałem od obu stronie podzielić, pomnożyć przez 2, ale widzę, że 20 i 2 nam się ładnie tutaj skróci, więc może tak, 20 i 2 skracamy przez 2, tu będzie 1, tu będzie 10, czyli innymi słowy dostaje nam po lewej stronie 10 cm razy długość odcinka DS, czyli tej wysokości w trójkącie ACD, jest to równe 96 cm2. Jeżeli sobie obustronnie podzielimy przez 10 teraz cm, to dostaniemy, że długość odcinka DS jest równa. I teraz dzielimy liczba przez liczbę. 96 podzielone przez 10 to jest inaczej 9,6, a centymetr kwadratowy przez centymetr daje nam centymetr. I w taki oto sposób otrzymaliśmy to, co chcą w treści zadania, czyli długość odcinka DS, tak? Długość odcinka DS, którą trzeba było tutaj znaleźć i zapisać wszystkie obliczenia, które byłyby nam potrzebne. Zatem to już wszystkie zadania z tego egzaminu. Zatem dziękuję za uwagę i życzę wszystkim miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Do widzenia.